Jestem zakażony wirusem HIV i dowiedziałem się o tym parę miesięcy temu. Dzisiaj postanowiłem zadzwonić do moich rodziców, którzy mieszkają w Anglii i powiedzieć im o tym. Powiedzieli mi, że nie chcą, abym już do nich przyjeżdżał i nie chcą mnie widzieć w swoim domu. Powiedz mi, co mogę z tym zrobić? Takie pytanie mniej więcej otrzymałem parę, parę miesięcy temu, ponad pół roku temu, na live'ie na TikToku, którego prowadziłem. I też no, nie wiedziałem, co mogę odpowiedzieć takiej osobie, bo tak naprawdę. O ile miałem okazję zdobywać już wiedzę a propos samego wirusa HIV i wydaje mi się, że w przestrzeni medialnej mówi się coraz więcej o tym, czym to tak naprawdę jest, o tyle niewiele się mówi o wspieraniu osób najbliższych, z najbliższego otoczenia, które się o tym dowiadują, w jakiś sposób prawidłowo przyjąć taką informację, jak to przetworzyć, jak to może wpłynąć na moje życie. Dlatego postanowiłem dzisiaj porozmawiać o tym z moją gościnią Patrycją Wonatowską. Witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Jest ze mną dzisiaj Patrycja Wonatowska, seksuolożka, współzałożycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności, terapeutka w nurcie mm, skupionym na rozwiązaniach. Teraz tak mówię z głowy, totalnie. Tak, i nawet teraz też i e, integratywnym, więc e, ten zasób się trochę powiększa. E, tak, cześć. Integratywny? Tak. O! Jezu, to cię jeszcze potem spytam po nagraniu. <gry> Słuchaj, to może zacznijmy od takiego pytania, co to właściwie oznacza, kiedy poszedłem na test, na HIV i wynik okazał się być pozytywny. Mhm. Przy założeniu, że ten wynik już jest potwierdzony, yy, czyli dostaje drugi test potwierdzenia Western blota, który jest wskazujący na to, że rzeczywiście to zakażenie jest i jest aktywne, no to przede wszystkim yy, osoba, która dostaje ten wynik, hmm, czy wali jej się świat? Trochę, jeżeli chodzi o anonimowe badania, trochę jest też tak, że cała ta procedura yy, zakłada tak na dobrą sprawę, że osoba będzie już przygotowywana po pierwszym wyniku, po pierwszym teście diagnostycznym, jeżeli ten test będzie reaktywny. Czyli już wtedy my w punkcie mówimy o tym co ewentualnie się wydarzy, jeżeli ten kolejny test zostanie oznaczony jako test dodatni, pozytywny, czyli okaże się, że osoba jest zakażona. I teraz rzeczywiście jest tak, że przez ten czas czekania na ten drugi test potwierdzenia pojawia się bardzo dużo emocji. No bo właśnie, po pierwsze, mierzymy się z różnego rodzaju przekonaniami. U niektórych osób będzie tak, że okej, okay, ja w sumie wiem, no właśnie, bo moi znajomi też mówią o tym, Niektórzy biorą Prep i tak dalej, niektórzy wzięli Pep. Więc świadczy to o tym, że te osoby rzeczywiście coś tam wiedzą. Ale to znowu jest tak, że to coś dotyczy innej osoby. Ale w sytuacji, kiedy zakażenie dotyczy bezpośrednio mnie, to jeszcze o ile ja mogę się z tym jakoś skonfrontować, o tyle później przychodzą kolejne pytania, to znaczy, a jak powiem o tym innym i całemu światu? I czy w ogóle muszę o tym powiedzieć? No właśnie, o to cię zapytam i do tego przejdziemy, ale też tak sobie myślę, że okoliczności, które ty opisujesz, to przykładowe, że na przykład mam kogoś, kto już jest osobą pozytywną, to jest jest taki też niszowe, niszowy przypadek, bo też sobie wyobrażam, że on chyba częściej może występować na przykład w środowiskach osób LGBT, bo jednak mam wrażenie, że tam jest to bardziej popularne, chociaż to też jest pewnego rodzaju stereotyp. Jednak wyobrażam sobie, że taka informacja może być jeszcze właśnie trudniejszym doświadczeniem dla kogoś, kto nigdy się nie zetknął z tematem. Mm. E tak, też znowu stereotypowo przycisnę dla na przykład osoby, która na co dzień jest w środowisku heteronormatywnym, bo to jest jednak pewna jakaś taka tendencja, że przez to, że również HIV stereotypowo kojarzy nam się z osobami LGBT, i mamy całą historię związaną z Filadelfią i tym podobne, no to częściej tam też występuje w ogóle jakiś poziom edukacji. nie? Tak. Wśród osób hetero może to być rzadsze. I chciałbym, żebyśmy może chwilę porozmawiali jeszcze, zanim pójdziemy dalej, dokładnie o tych lękach. Które się pojawią w chwili, kiedy ta osoba otrzymuje ten wynik. Bo sobie wyobrażam, że moment, kiedy dostaję w ogóle informację w swoim życiu o tym, że coś się zmienia z moim zdrowiem, w cudzysłowie tutaj biorę, pojawia się jakiś wyrok, mm. potencjalnie, to wywołuje, yy, myślę, cały taki mechanizm, taką lawinę myśli, co mogę stracić albo co właśnie straciłem. I część podejrzewam z tych myśli być może jest. Całkiem uzasadniona, a część nie. Czy byłabyś w stanie powiedzieć na bazie swojego doświadczenia, czego zazwyczaj te myśli dotyczą i na ile one mogą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości? Hmm. Nawet mogę podać taki e, przykład, e, ponieważ e, no, jestem też wykładowczynią i prowadząc zajęcia z grupami studenckimi, e, staram się ich nie wypuszczać bez tej wiedzy na temat, bez względu na to, jaki rodzaj e, zajęć prowadzę. Staram się ich nie wypuszczać bez tej wiedzy właśnie na temat infekcji przenoszonych drogą płciową. I nawet ostatnio właśnie e, jedna ze studentek powiedziała, że po zajęciach ze mną rzeczywiście poczuła taką motywację, że ona jednak chce być w tych miejscach, Mniej więcej 10-11% osób w Polsce, które się przetestowało i które znają swój status serologiczny. 10%, to nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze, dokładnie. No, więc stwierdziła, OK, będę w tej grupie, która jednak to zrobi. No i powiedziała, że rzeczywiście, o ile mając już wiedzę, będąc po jakichś zajęciach i dostając jasne informacje, co, jak, jakie sytuacje, Powiedziała, że to był jeden z trudniejszych momentów w jej życiu. Nie? Ta świadomość tego, że idziesz, w ogóle odpowiadasz też na jakieś pytania, które zmuszają cię do jakichś przemyśleń, i później, jak czekała na wynik testu, akurat w tym przypadku diagnostycznego, czyli 24 godziny, to powiedziała, że już była na takim etapie, że przekonstruowała sobie cały świat, łącznie z tym, że prawdopodobnie będzie musiała zostawić swojego partnera, że w sumie będzie musiała. Się odizolować od swojej rodziny i w ogóle w sumie to nie wie, czy nie będzie musiała zrezygnować ewentualnie z pracy, którą wykonuje. Więc tam nastąpiła cała dekonstrukcja do, do tego świata, w którym ona dokładnie żyła. W sytuacji, w której dopiero odebrała ten wynik i na początku jeszcze dostała informację o tym, że wynik jest niereaktywny, nadal miała wielkie znaki zapytania dookoła, co to znaczy, czy to rzeczywiście jest na 100%, i tak dalej, i tak dalej. Więc dopiero kiedy dostanę piąty raz o zapewnienie, że to znaczy, że jest ok, i że cały ten wywiad wskazywał na to, że faktycznie ten wynik jest na 100%. Powiedziała, ok, wtedy dopiero odsapnęłam i wyszłam z punktu. Tak się uśmiecham, bo przypominam sobie każdy mój test, to z tego, szczególnie z tych pierwszych, i jest rzeczywiście jakiś taki, powiedziałbym wręcz stan hipochondryczny momentami, kiedy po prostu już. Tak, jak mówisz, ta osoba może powiedzieć. że no, słuchaj, ten test można powtórzyć jeszcze tak, żebyś miał pewność za kolejny tam miesiąc, rena. Ja sobie myślę, boże, czyli może jednak coś wyjdzie. Mm. E, ale to, co wymieniłaś, to brzmi dla mnie jak taki główny lęk związany z ostracyzmem, tak. e, z wykluczeniem społecznym. Nylon jest sensowny? No, niestety myślę sobie, to, to nie będzie dobra informacja i pozytywna informacja, że faktycznie, um, no właśnie, po pierwsze te statystyki i te dane, czyli te właśnie około 10-11% osób, które w Polsce się przetestowało chociaż raz i to samo w sobie może potwierdzać, jak głęboko jeszcze zakorzenione są te stereotypy. No i przede wszystkim w ogóle samo podejście do działań i badań profilaktycznych. I Jeżeli my z założenia raczej się nie badamy, raczej nie sprawdzamy stanu uzębienia, tylko dopiero idziemy tam do tego gabinetu, jak już nas Thanks coś boli, tak, to, 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 to nadal tak właśnie wygląda. To znaczy, że jeżeli ja już coś mam, czyli mam HIV, mam HPV, mam kiłę, mam chlamydiozę, cokolwiek by to nie było, to to już jest wielkie przerażenie. Jeżeli szczególnie nie dostałam, nie dostałem właśnie odpowiedniej edukacji seksualnej. No, większość ludzi jest w bardzo podobnej sytuacji. To znaczy, oni też nie dostali tej rzetelnej edukacji seksualnej, albo jak już dostali, to właśnie ten element straszenia, czyli. Na poziomie mamy... jak podam ci rękę, to się mm -hmm, zakaże. Dokładnie. Nawet tak skrajnie, myślę, nie? Tak, tak. Albo te komary, które oczywiście przenoszą tego HIFA, nie i tak dalej. I to nadal jest. Mamy XXI wiek 2023, a nadal te przekonania rzeczywiście one mocno są e, zakorzenione w naszej psychice. Więc my bardzo często po prostu nie wiemy, jak. Z Mamy postępować też. Czy to oznacza, że to jest ok? Czy to oznacza, że ja teraz na przykład mogę pić z jednej szklanki z tą osobą z butelki? Albo czy to znaczy, że już teraz nie możemy się przytulać? Więc rzeczywiście tych obaw i tych lęków przed tym, że będę jakby osobą, która jest odepchnięta z tego społeczeństwa, jest całkiem sporo i one są niestety jeszcze uzasadnione. No tak, ale w praktyce ani podanie ręki ani danie nawet buziaka komuś nie zagraża. Mm -hmm. Więc rozumiem, że z jednej strony tutaj rozwiązaniem na tą sytuację może być dedukowanie de osób najbliższych siebie, jakby zdobycie wiedzy. Ale still, wyobrażam sobie, że jeżeli dostałem tą diagnozę miałbym pójść do pracy i powiedzieć, i, i właśnie zastanawiam się, wyobrażam sobie, zadaję sobie pytanie, czy powinienem mówić o tym, a po drugie no... Nie ma gwarancji i jakby nie mogę oczekiwać, że ktoś to zrozumie. W ogóle nie mogę teoretycznie oczekiwać, że ktoś na pewno zrozumie albo że będzie otwarty na to, żeby zdobyć jakąś wiedzę, bo jednak ludzie jak się boją, to raczej się trzymają tego swojego częściej niż ach, dobra, mam lęk, to może teraz spróbuję go opanować tym, że się... Do no jakby byłoby pięknie, ale raczej ludzie idą w drugą stronę Aha. o poczucie częściej. Um, więc jakie tutaj jest moje pytanie? Moje pytanie brzmi, zanim przejdziemy do tej pracy, czy rzeczywiście po pierwsze muszę mówić w pracy o tym, że jestem zakażoną, to... Yy, jakbyś mogła powiedzieć, jak realnie wpłynie, może wpłynąć to, że ja przykładowo jestem osobą seropozytywną, na moją rodzinę, na to najbliższe otoczenie? Bo skoro oni się nie zakażą ode mnie poprzez picie z tych samych sztućce albo poprzez buziaczka, to jak to w, w praktyce będzie wyglądało? W praktyce, yy, z moich doświadczeń też zawodowych i tego, jak pracuję z osobami żyjącymi z HIV, yy, to niczym się nie różni. To znaczy... Jeżeli ludzie rzeczywiście zdobędą te, to minimum też wiedzy, to, że jeżeli by się nawet wydarzyła taka sytuacja, że e, nie wiem, tryśnie komuś krew i na przykład rzeczywiście jest jakiś potencjał, że wpadnie mi ta kropla czy te krople e, do oka, to wiemy, że mamy profilaktykę poekspozycyjną i ludzie w takich sytuacjach naprawdę mogą przeciętnie funkcjonować. Jakby e, te kontakty i te relacje są absolutnie pozbawione Pozbawione strachu, pozbawione lęku, bo mało tego osoba, która wie, jest osobą, która przyjmuje leki, a co za tym idzie, rzeczywiście poziom wir wirusa, czyli wiremi, y jest y na poziomie niewykrywalnym i niezakażalnym. Czyli takie podstawowe rzeczy, które warto wiedzieć, to to, że naprawdę lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć o swoim zakażeniu, bo jeżeli się wie. To tym bardziej stwarza się mniejsze, jakby potencjalne to ryzyko, jeżeli to otoczenie miałoby się czegoś przerażać. To nie. Osoba, która wam mówi o tym, że jest osobą zakażoną i jest osobą na lekach, jest osobą bezpieczną, to znaczy taką, przy której absolutnie nie ma potencjału zakażenia się. To jest zawsze to, co mi się od razu nasuwa, jak słyszę te słowa rozmowa, którą kiedyś przeszedłem jeszcze w saunie gejowskiej, jak miałem okres chodzenia tam, że bezpiecznie jest, Mikołaj, jeżeli będziesz uprawiał seks z osobami, które otwarcie są, nazywają siebie rozwiązłymi, bądź po prostu mówią, że są seropozytywne, ale są właśnie, biorą leki, ponieważ są one bezpieczniejsze i pewniejsze niż takie niewiniątko, które w chwili uniesienia specjalnie dla ciebie stwierdzi, a uprawiajmy seks bez zabezpieczenia, a potem tak. się okażą kwiatki. Czyli myślę, że tutaj takie dwie rzeczy, które jeszcze można wyboltować, to to, że po pierwsze, jeżeli ktoś wie, to może brać jakby leki, które sprawiają, że ten wirus może osiągnąć poziom, kiedy nie będziemy w stanie nim zakazić kogoś, to przerozumiem. Tak. A druga rzecz, to nawet jeżeli dojdzie do sytuacji ryzykownej, ta profilaktyka poekspozycyjna, o której wspomniałaś, w bardzo dużym skrócie, to jest po prostu motyw tego, że bierzemy zestaw leków w odpowiednim okresie po takim incydencie i one w 100% czy w znaczącym procencie 99. sprawiają, że do tego zakażenia nie dojdzie. W takim razie wejdźmy może teraz w tą pracę. Stracić rodzinę to jedno, ale jak nie będę miał pieniędzy, żeby wyżyć, to jest gorzej. Czy ja muszę mówić w pracy? W ogóle, czy ja muszę mówić o tym, że jestem osobą zakażoną? Czy to jest mój obowiązek? Potencjalnie prawnie jest określone to tylko w jednym przypadku, czyli w sytuacji, w której podejmuje kontakty seksualne z innymi osobami. Natomiast ten paragraf w prawie jest szeroko dyskusyjny i absurdalnie dyskryminujący. To zaraz wrócę do tego. Natomiast nie ma żadnych innych obostrzeń, no chyba że są to bezpośrednio jakieś zawody typu mundurówka, która rzeczywiście. To, tego wymaga, bo na przykład wymogiem jest powiedzmy, właśnie test w kierunku HIV. Ale to też nie jest tak, że absolutnie nie ma takiej możliwości, bo nie ma tak naprawdę zakazu prawnego dla osób, które faktycznie są osobami zakażonymi, żeby nie mogły podejmować jakiegoś rodzaju pracy łącznie z zawodami medycznymi. No bo znowu tutaj rzeczywiście to, że biorę leki, działa w taki sposób, że ja nie. Jestem w stanie kogoś zakazić. E, więc nie ma obaw co do tego, że ja muszę komuś powiedzieć. To jest moja indywidualna decyzja. I też tak sobie myślę, że warto jest z mojej perspektywy podkreślić, bo czasami faktycznie. To, z czym ludzie się trochę zmagają, spotykają i też gdzieś muszą sobie poukładać w swojej własnej świadomości, to właśnie ten element, że trochę żyje z jakąś formą tajemnicy, i ta tajemnica jakby sprawia, że ja w jakimś stopniu mogę się odizolowywać od tego na przykład otoczenia, dajmy na to w pracy. Więc nie wiem, w jakich sytuacjach ludziom mogę o pewnych rzeczach powiedzieć, w jakim nie i tak dalej. Ja bardzo często też moim klientom i klientkom powtarzam jedno: czy rzeczywiście jest tak, że w pracy mówisz o sobie wszystko? Czy to jest to tak, że ci ludzie, z którymi pracujesz, wiedzą, co jesz na śniadanie? Czy oni wiedzą, jaki kolor lubisz? I czy oni muszą wiedzieć, z kim na przykład podejmujesz kontakty seksualne, jaki rodzaj kontaktów seksualnych i czy jesteś osobą zakażoną. To jest to trochę też o tym, że no właśnie, tutaj znowu ta konfrontacja z tym, że ja mam w sobie coś, co jest wstydliwe. A prawda jest taka, że nie masz w sobie nic wstydliwego, tylko po prostu jesteś osobą żyjącą z HIV. I tyle. Dlatego dobrze jest wtedy rzeczywiście sobie pewne rzeczy poukładać, i na przykład to decyzja należy do Ciebie, czy rzeczywiście chcesz. Powiedzieć, komu chcesz powiedzieć, z jakimi osobami czujesz się bezpiecznie i przed którymi rzeczywiście jest tak, że możesz tą informację powiedzieć, bo na przykład masz jakąś pewność albo domniemujesz, że faktycznie te osoby to po prostu przyjmą i nie będzie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Natomiast niektóre osoby pracują czy podejmują właśnie takie. Zadania zawodowe, w których po prostu nie mają takiej pewności, e, mają świadomość tego, że mogą e, z tego tytułu być jakiekolwiek konsekwencje, że może ludzie nie są na tyle na przykład właśnie otwarci czy wyedukowani, więc po prostu to jest ta część, o której najzwyczajniej w świecie dla swojego bezpieczeństwa też nie chce mówić o tym w środowisku zawodowym. A powiedziałaś jeszcze na początku, że wrócić do tematu tej takiej. Niejasności prawnej. Tak. Ta niejasność prawna polega na tym, że rzeczywiście e, potencjalnie osoba, e, która jest zakażona, rzeczywiście e, ma obowiązek powiedzenia, poinformowania osobie, z którą podejmuje kontakt seksualny, o tym, że jest osobą zakażoną, w przeciwnym razie grozi kara więzienia. Po pierwsze, jest to dyskusyjne, e, bo mamy leki. I leki sprawiają, że osoba jest na poziomie niewykrywalnym. Więc jeżeli ja jestem niewykrywalna, to trochę tak, jakby rzeczywiście, nie wiem, mieć. HSV, czyli wirus opryszczki, i potencjalnie, jeżeli nie ma wytworów, to ja mogę pocałować drugą osobę, ale w sumie nigdy nie mam tej pewności, czy akurat to będzie ten moment, w którym dojdzie do zakażenia, czy też nie, na przykład drugiej osoby. Nie? Więc yy, tak samo jest z HIV. I druga kwestia jest też taka, że to jest ten straszny element, w którym osoba, która jest osobą zakażoną, Przeszła sama e, tą procedurę testowania, sama podje, podejmuje leczenie, e, że to jeszcze na jej barkach spoczywa odpowiedzialność za to, żeby zadbać. O drugą osobę w tym kontakcie seksualnym. A prawda jest taka, że każda uczestnicząca w tym akcie seksualnym osoba ma obowiązek zadbać o siebie i o każdą inną osobę, z którą wchodzi w ten kontakt seksualny. Więc, jeżeli nakładamy obowiązek, czy potencjalnie karę na osobę, która jest osobą zakażoną i o tym wie, no to z całym szacunkiem. A co z całą resztą? Czyli co w sytuacji, w której na przykład osoba nie wie, a podejmuje kontakty niezabezpieczone, to wtedy ona przecież też mnie naraża na ryzyko. Ale ja o tym nie wiem. Ona mówi mi: "Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jesteśmy spokojni, spokojne i w ogóle wszyscy są zdrowi". Ja wchodzę w ten kontakt seksualny, ale później co? Później to ja muszę się mierzyć potencjalnie z nie wiem, konsekwencjami w postaci leczenia, czy ewentualnie nie wiem, jakimś pobytem, dajmy na to, w szpitalu, czy jakąś rekonwalescencją, cokolwiek by to nie było, bo przecież ten człowiek mi powiedział, czy ci ludzie mi powiedzieli, że wszystko jest w porządku. To jest bardzo dyskusyjne, i na szczęście mamy też już e, takie sytuacje, w których zapadały wyroki, w których jednak e, osoby zakażone na lekach e, nie dostawały żadnego wyroku, no bo jest to po prostu absurdalne. Czy to, że ktoś jest osobą zakażoną wirusem HIV, oznacza, że ta osoba jest, była rozwiązła? Jest to swego rodzaju kara i konsekwencja tego? To dosyć mocno myślę sobie jakoś tak nawiązuje właśnie do tego pytania o ten akt prawny, o ten artykuł. To znaczy tutaj rzeczywiście może być tak, że ja podejmuję kontakt z osobą, która ma już jakieś doświadczenia. I to ona mi mówi, słuchaj, to była tylko jedna czy dwie osoby, niczym się nie przejmuj, w ogóle jest wszystko w porządku. Ja chcę być z Tobą w relacji monogamicznej, musisz mi zaufać, bo przecież jak mi nie zaufasz teraz, i tak dalej, i tak dalej. No i ja ufam tej osobie. I to jest moja pierwsza osoba partnerska w kontakcie seksualnym. I nagle okazuje się, że ten człowiek miał już jakieś doświadczenie z innymi osobami, które na przykład mogły mieć e, innych partnerów, partnerki seksualne. I, I co wtedy? I wtedy jest tak, że kto ponosi odpowiedzialność za to wszystko? No właśnie my wszyscy. I te kontakty seksualne, które my podejmujemy też, w swoim w ogóle życiu, wcale to nie muszą być ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli ani ograniczanie się do jakiegoś minimum, tylko co to jest też minimum, ani promiskuityzm, czyli ta tak zwana rozwiązłość, czyli ani w jedną, ani w drugą stronę, nic z tych rzeczy tak na dobrą sprawę nie jest zabezpieczeniem przed tym, żeby się zakazić. Zabezpieczeniem będzie tylko i wyłącznie antykoncepcja w postaci prezerwatywy czy chusteczek. Tak specjalnie zadałem to pytanie właśnie z chęcią i pragnieniem, żeby odlepiać ten plaster, znaczy ten plaster, ten taką um, etykietę mhm. od tego tematu właśnie, bo to jest bardzo duże piętno. Um, na pewno też są osoby, które właśnie chociażby doświadczyły po prostu nawet pierwszego partnera seksualnego i zakaziły się, już pomijając fakt, że też może dojść do zakażeń w sposób, który zupełnie nie był seksualny. Dokładnie. A traktowanie tych osób przez pryzmat tego, już pomijając oczywiście całą dyskusję na temat właśnie, czy powinniśmy kogoś oceniać i dyskryminować potencjalnie za to, z kim i w jakiej ilości uprawia seks. To już jest jakby inna jeszcze kwestia, ale że to może być bardzo, bardzo gdzieś tam krzywdzące. Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do coming outu. Jeżeli już się decyduje na ten coming out, czy mogłabyś powiedzieć, poradzić, w jaki sposób? Podejść do tego tematu. Ja z własnego doświadczenia i różnych tam przemyśleń mam poczucie, że coming out jest dosyć z jednej strony uniwersalną rzeczą i w każdym aspekcie naszego życia, czy właśnie orientacja seksualna, tożsamość płciowa, czy kwestia właśnie choroby, czy kwestia niepełnosprawności, pewne rzeczy będą się powtarzały, ale może opowiedzmy sobie, bo to wciąż nie jest takie oczywiste, jak podejść do tematu. Myślę sobie, że tutaj pojawia się bardzo istotna kwestia, to znaczy z jednej Strony ta uniwersalność coming outów, ale z drugiej strony też, co jest warte podkreślenia, że nigdy nie mówimy o jednym coming coming-outie w życiu. Czyli, jeżeli na przykład, nie wiem, jestem osobą zakażoną, to tych coming outów będzie tyle, ile ja po raz pierwszy będę mówić danym osobom czy danym grupom. Nie? I każdy ten kolejny coming out przed innymi osobami będzie się różnił. Ten pierwszy może rzeczywiście być najtrudniejszy, bo no tutaj właśnie przychodzi ten element konfrontacji, też tego, co ewentualnie usłysza. Ja mogę mieć zaufanie do tej osoby czy tych osób, ale jednak mierzę się też z tym, że tam naprawdę może się bardzo dużo wydarzyć. I to przygotowanie też do tego, no właśnie, i na tym polega ta uniwersalność że to przygotowanie do tego momentu to jest przede wszystkim właśnie ta możliwość wypowiedzenia tego przed sobą, czyli mm. skonfrontowania się właśnie z tym, że to na przykład ja jestem osobą, która żyje z HIV. To ja jestem osobą nieheteroseksualną, to ja jestem osobą, która tworzy nienormatywne relacje, to ja jestem tą osobą, która na przykład ma niepełnosprawność ruchową. Poziom tego, jak ja to akceptuję, jak się z tym czuję, będzie wpływał też na to, jak będę przekazywał tę informację innym. Dokładnie. To akurat totalnie mówię z własnej mhm. z autopsji. Nie? I, I to jest właśnie ten, ten bardzo istotny element, nie? o którym mówisz. To znaczy, e, jeżeli coś jest takiego, co sprawia mi jakąś bardzo dużą trudność albo ja po prostu sobie mówię, e, nie mam z tym problemów, to warto jeszcze chwilę poczekać. Jeżeli jestem w stanie powiedzieć, że faktycznie to nie jest jakieś najłatwiejsze, ale w sumie przegadałam, przegadałem pewne rzeczy, zmierzyłam, zmierzyłem się z różnymi rzeczami, i wiem, że mogę się czegoś bać, i wiem, że mogę się czegoś przestraszyć, to to sobie myślę jest taki dosyć ugruntowany i bardzo realny sposób, czy też punkt w życiu tej osoby, który rzeczywiście może dać taką pewność, że jeżeli spotkam się z różnymi informacjami, jeżeli spotkam się z różnymi komentarzami, ja wiem, gdzie ewentualnie później szukać też jakiejś pomocy i wsparcia. Bo to może być trudny moment. Ja mogę też przestrzelić, to znaczy, może być tak, że zakładam, że osoba, osoby, które to usłyszą, zareagują zupełnie spoko, ale. One też mogą zareagować bardzo różnie. Więc też ewentualnie ten element tego, czy ja chcę na przykład te osoby jakoś przygotować, może wezmę je na jakiś film, może wezmę je na jakąś pogadankę, a później za jakiś czas do tego wrócę, albo podrzucę im jakąś książkę i później do tego wrócę, tak żeby ewentualnie też albo zapytam po tym filmie, jak się z tym czujecie, zobaczę, sprawdzę, jakie opinie padają na ten temat. Tak, żeby naprawdę zobaczyć, czy to jest to dla mnie okej. Okay. Są jakieś filmy, jakieś tytuły, które mogłabyś polecić w tej kwestii? Bo ja na przykład nie mam w pamięci za bardzo wątków, czy w serialach, czy w filmach, gdzie ten. HIV by był w ogóle jakoś tak poruszane, pokazywane, albo żeby to nie były filmy historyczne pokazujące epidemie z lat tam, nie wiem czy 60. czy 70. -tych. Kiedyś było na wspólnej chyba też taki motyw, że któraś z bohaterek była zakażona. Później wiem, że no na przykład w Sex Education też mówiło się o infekcjach przenoszonych drogą płciową. A tak, bo to rzeczywiście też sobie myślę, że jest że to nie musi być koniecznie temat HIV, ale w ogóle z samych infekcji to też już jest jakiś wstęp do dialogu. Tak. Żeby właśnie jakby też, yy, dlatego ja też zachęcam tutaj, żeby nie tylko i wyłącznie bezpośrednio, bo wiecie, jakby to jest trochę też tak, że my po prostu możemy spod, jakby zacząć jakąkolwiek rozmowę, nie? Na temat właśnie jakiejś seksualności, też ewentualnie na przykład, nie wiem, jakichś debiutów seksualnych i tam na przykład. Ej, słuchajcie, przecież oni w ogóle nie rozmawiali o infekcjach przenoszonych drogą płciową. Co wy na ten temat uważacie? Przecież oni zapomnieli o prezerwatywie, nie? I wiecie, i nagle można otworzyć właśnie jakąś rozmowę, która jest wątkiem jakimś trochę pobocznym, ale tam już jest naprawdę wspaniałe pole do tego, żeby zacząć rozmawiać. Czyli powiedziałaś o przygotowaniu siebie mentalnie i ustaleniu w ogóle ze samym sobą, jak ja się w tym momencie czuję, czy na pewno jestem w gotowości do tego, aby móc się autować? Tak to zrozumiałem. No. Powiedziałaś o potencjalnym przygotowaniu innych do tematu, sprawdzeniu tego gruntu poprzez rozmowę, właśnie jakiś wspólny film albo coś podobnego. Czy coś jeszcze? Hmm. To i tak już jest dużo. Tak, myślę, że to są takie e, olbrzymie obszary, w których rzeczywiście to też de, czasami nie trwa powiedzmy w przeciągu tygodnia, dwóch, tylko kilku na przykład lat. Nie? E, więc e, to też jest tak, żeby dać sobie po prostu czas, e, bo faktycznie to mogą być e, e, trudne też momenty. Może warto też na przykład właśnie znaleźć jakąś grupę osób, e, czy znaleźć odpowiednie telefony, numery telefonów, zaufania, e, które są dedykowane dla osób na przykład żyjących z HIV, bo wtedy rzeczywiście mamy możliwość zadzwonienia i też wiem, że ci ludzie po drugiej stronie doskonale znają temat. Być może to są osoby, które są też zakażone i one doskonale mierzyły się na jakimś etapie swojego życia z różnymi aspektami, więc mogę od nich uzyskać jasne, konkretne wskazówki. I rzeczywiście mam tak, że jakoś anonimowo to się odbywa, ale jednocześnie coś dostanę w zamian i wtedy, uff, okej. Okay. To jest rzeczywiście fajna pomoc i fajne wskazówki. Ten telefon zaufania myślę, że to jest w ogóle rzecz, o której warto pamiętać, zarówno na etapie tego szukania się do coming out, ale w ogóle po samym, w samym okresie oczekiwania na test, na wynik testu, jeszcze potwierdzającego, kiedy jest to największe napięcie nie? w człowieku, bo to też jest taki bardzo gorący moment i może być ta potrzeba, żeby gdzieś porozmawiać z kimś, a nie zawsze, właśnie, możemy mieć tą odwagę, poczucie przestrzeni, bezpieczeństwa, że mogę o tym porozmawiać z przyjaciółką albo. Z jakąś inną osobą bliską. Okej, okay, no to w takim razie najważniejszy segment tej rozmowy, czyli przejdźmy teraz do tej drugiej strony. Jestem, nie wiem, mamą, bratem, partnerem. Dowiaduje się, że osoba mi bliska jest zakażona. Jak sobie też z tym poradzić? Będąc po tej drugiej stronie. Pierwsze, oczywiście, co mi przychodzi do głowy, no to też korzystać z tego numeru telefonu zaufania, ale zanim to gdzieś nastąpi, to wydaje mi się, że to jest to, co jest bardzo ważne, to to, żeby naprawdę próbować zdawać sobie sprawę z jednej ważnej kwestii. Hiv w dzisiejszych czasach to nie jest śmiertelna choroba. I tutaj już specjalnie używam takiego sformułowania i takiego zwrotu że to jest tak, że naprawdę osoby żyjące z HIV naprawdę dożywają późnej starości i po prostu umierają ze starości. That's it. Tylko tyle i aż tyle. I jakby zobaczenie też tego, że na przykład, właśnie czasem to wzbudza różne kontrowersje, ale wypowiem to, że HIV jest trochę traktowane, właśnie na przykład, jak cukrzyca typu drugiego. O, to jest to trochę tak. Konfrontacja znowu też z tym, co jest wokół właśnie samego zakażenia HIV i tego braku edukacji seksualnej, bardzo wpływa na to, jak my później reagujemy, bo to nie jest tylko i wyłącznie o tym, że to jest właśnie infekcja do końca życia. Bo wiesz, ja na przykład też mam yy, chorobę tarczycę, mam Hashimoto i ja też będę brać leki do końca życia. Tylko, że to jest sytuacja, której ja nie nabywam w wyniku kontaktów seksualnych. Więc tutaj ludzie mi powiedzą, ojoj. Ale w sytuacji, mhm. kiedy na przykład powiem, że jestem osobą zakażoną, to pierwsze, co ludziom przychodzi, to to, że ja na pewno na lewo i na prawo podejmowałam kontakty seksualne i to jest moja wina, że rzeczywiście tak się stało. I nawet bym powiedział Karaboska. No ja wiesz o co chodzi, to jest delikatne, ale sobie myślę, że to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, mhm. że. To, to jest wszystko ze sobą tak mocno zlepione i mówię o tym dlatego, że sam jestem z rodziny katolickiej i też mam bardzo dużo znajomych z rodzin katolickich i wiem jakby na jakim poziomie sama informacja o byciu na przykład gejem, co im robiła. Nawet takie nie samo to, że jesteś zły, bo jesteś gejem, bo Bóg potępia sodomego mora, nie, nawet to jest ten, ta, ta myśl, że na przykład kurczę, to to jest może krzyż, może ja popełniłem jako rodzic jakiś grzech, i dlatego teraz karą jest to, że ty jesteś osobą homoseksualną. Ja myślę, że te mechanizmy te się mogą przenosić. One mogą być bardzo destruktywne pod każdym względem: i myślenia o sobie, i myślenie o tej drugiej osobie. Tak, I, i wiesz, jakby wtedy tym bardziej rodziny osób żyjących z HIV, które dowiadują się o tym, one nie mierzą się tylko i wyłącznie z samym zakażeniem, nie? Tylko mierzą się z całym wyobrażeniem tego, w wyniku czego właśnie, tej kary boskiej, tego wszystkiego, tego, że ja musiałam rzeczywiście, nie wiem, robić takie rzeczy w swoim życiu, które nie przystoją na przykład poważnym ludziom, nie? I jakby to jest to, o czym bardzo często osoby żyjące z HIV mówią, że właśnie to nie jest tak, że ktoś chce się od razu dowiedzieć, tylko jest piętnowanie. Bo rzeczywiście najczęstszym i najprostszym ludzkim odruchem jest to, że my atakujemy to, czego się boimy i czego nie znamy. No i tak sobie myślę, że jeszcze taką siłą napędową różnych zachowań jest wstyd. Tak. Wstyd zarówno, że... Co ludzie powiedzą. Co ludzie powiedzą. I to wiesz, i na poziomie, jeżeli mieszkam w małej miejscowości, co łatwiej jest wtedy mówić, no bo wiadomo, ludzie na przykład na wsiach to pewnie bardziej... Ale to kurczę też się dzieje w mieście. W sensie to jest tak naprawdę też by znowu uniwersalne, że na przykład rodzina się dowie. Mhm. Że to jest hańba na rodzinie. I to też jakby znowu oczywiście można by tutaj powrócić do tego, co powiedziałaś, że rzeczywiście każdy, każdemu trzeba mówić o tym, jak Jakie mamy choroby, nawet jeśli chodzi o cukrzycę. Ale myślę, że ten wstyd, właśnie i ten lęk, i to wszystko może bardzo oddalić. I tak sobie myślę, dobra. Możemy sobie tutaj tak idealizować, podawać recepty, ale jednak jesteśmy ludźmi. I załóżmy sobie, że po prostu. Mam takie dwa pomysły w głowie. Po pierwsze, osoba mi bliska właśnie mi powiedziała o tym, że, że jest zakażona, i ja na to zareagowałem średnio, bo po prostu no. Co się wydarzyło emocjonalnie, albo nie wiem, rozłączyłem się przez telefon, albo wyszedłem z, z mieszkania, albo odsunąłem się milczeniem, albo nakrzyczałem, ten, ta, ta pierwsza reakcja nie była w porządku. Można to jakoś naprawić, myślisz? Tak, no ja myślę, że właśnie ten element naprawy, czyli też bez, trochę bez względu, ale już załóżmy, że tam właśnie różne emocje, różne rzeczy się wydarzyły, to to, co, na co warto zwrócić uwagę, że to jest rzeczywiście wasza bliska osoba. Jeżeli dowiadujecie się o czymś takim, to przede wszystkim przypomnijcie sobie, kim ten człowiek dla was jest, co z nim przeżyliście, przeżyłyście. Żeby zobaczyć też w samej osobie po prostu też człowieka. I wrócić i powiedzieć: słuchaj, naprawdę sorry za tamto, jakby. No, mam w sobie wielkiego dzbana, którego muszę przepracować, i tam emocjonalnie mi po prostu coś pękło, ale ja naprawdę chcę obok być. I może na początku to będzie jakoś trudne, ale to nie jest po Twojej stronie. To nie Ty masz mi pewne rzeczy tłumaczyć. Ja się dowiem. Ale jak przyjdę i ciebie poproszę o coś, albo będę cię pytać o coś, to generalnie będę cię pytać o te szczegóły, które bezpośrednio dotyczą ciebie. Czyli pokazujemy też drugiej osobie tak zupełnie psychologicznie, że faktycznie mam w sobie różne emocje, że może być tak, że może mi po prostu tam frustracja wybić na maksa. Ale później przychodzę i mówię, słuchaj, no jest tak i tak, ale naprawdę... Pamiętam, co nas łączyło i nie chcę tego stracić i nie chcę ciebie stracić z mojego życia. A czy są też jakieś takie magiczne słowa bądź perfek perfekcyjna reakcja, idealna taka z marzeń, jaką można by komuś dać w tej sytuacji? O! E, myślę sobie, że tutaj, e, tak, sobie od razu pomyślałam, e, że z mojej perspektywy taką reakcją idealną trochę, te wszystkie... E, Wskazówki, które się odnoszą na przykład do, dajmy na to, zaburzeń psychicznych, do mm -hmm. tego, w jaki sposób ludzie przeżywają różne i mają różne doświadczenia. Właśnie, nie wiem, spada im bardzo mocno nastrój, dowiadują się, że mają neuroróżnorodności, jest to dla nich trudne, albo cokolwiek jeszcze innego. I to jest dokładnie tak, kiedy na przykład przychodzi do mnie znajoma osoba i mówi, ma depresję. Mam hiv, mam cokolwiek innego. To każda z tych reakcji, z mojej perspektywy, z perspektywy warto by było, żeby była dokładnie taka sama. Okej. Okay. Czyli ja przyjmuję to, co powie mi drugi człowiek, bez względu na to, z czym to się wiąże. Bo on już wykonał naprawdę niesamowitą pracę, żeby przede wszystkim przyjść i żeby mi o tym powiedzieć. Wykonał swoją własną pracę. Więc naprawdę zachęcam do tego, żeby też docenić właśnie to, że ludzie się właśnie przed Wami otwierają. I to jest ten wspaniały moment. I teraz to, co mogę zrobić na najpiękniejszego dla tego drugiego człowieka, właśnie dać mu tę przestrzeń. Czyli zapytać, okej, okay, to czego ode mnie potrzebujesz. Ale powinniśmy to powiedzieć, nawet jeżeli tego nie czujemy? Trochę to jest wtedy zastanawiające i super, że o tym mówisz, że jakby dlaczego. Miałabym, miałbym tego nie czuć w stosunku do osoby, której, czy z którą jeszcze miesiąc na przykład temu śmiałam się i myślałam o wspólnych planach, że wyjedziemy za rok na jakiś trip dookoła świata. Albo mam jakieś wspomnienia, albo uwielbiam z tą osobą gadać na kawie. Nie? Jakby chodzi o to, że czy ja naprawdę mam tak mało zasobów co do tego, żeby jakoś temu człowiekowi pomóc. Bo później, jeżeli chodzi o jakieś szczególne rzeczy, które dotyczą rzeczywiście pomocy, to ja wtedy mogę to sprawdzać. Ale czy my naprawdę nie chcemy pomagać sobie wzajemnie, Jakby... to jest super ekstra. Ja zachęcałabym do tego, żeby zobaczyć też pomoc w kategorii bardzo ogólnej. To znaczy, czasami pomocne może być to, że ja wyślę komuś SMS-a: Jesteś najlepszy, najlepsza na świecie, hmm. i to jest nieoceniona pomoc. To wcale nie musi być tak, że ja teraz będę przekopywać rowy z drugą osobą i będzie mnie to kosztować masę czasu i masę energii. Tylko chodzi o to, że ja po prostu miała w pamięci tego człowieka. Czy coś jest jeszcze, co chciałabyś, żebyśmy powiedzieli, dodali? Bo... No myślę sobie, że może ten wątek, wiesz, ja bym bardzo, ja zawsze zachęcam tu z pełną odpowiedzialnością słowa zawsze do tego, żeby naprawdę ludzie się testowali. To znaczy, pamiętajcie o jednym, jeżeli żyjecie w heteroseksualnych związkach monogamicznych, naprawdę warto, nawet jeżeli te związki są długoterminowe, jeżeli nie robiliście, robiliście sobie testu, zróbcie. Jeżeli wchodzicie w nową relację, zróbcie test. Jeżeli wychodzicie z relacji, zróbcie test. Jeżeli nie jesteście w relacji, zróbcie test. Czyli bez względu na wszystko, w jakiejkolwiek okoliczności życia jesteście, naprawdę zachęcam do tego, żeby zrobić test. Naprawdę wspólnymi siłami możemy podnieść te statystyki i zamiast 10% tam może być 20%. Dzięki. Dzięki. Czyli każdy dzień tak, jest dobry na test. Tak! <laughs> też uważam, że pójście na test jest jednym z fajniejszych pierwszych randek. Bo to bardzo dużo mówi o człowieku. Tak, mm. tak. Jak sala też na swój sposób. Tak. I, I to jest właśnie ten element, który ja zawsze też powtarzam, że to jest jedna z najbardziej seksownych rzeczy. To znaczy, jak już mówimy o tym, jak zrobić, żeby być seksi, pójść z kimś i zrobić test. Bo wtedy nie ma nic piękniejszego i z mojej perspektywy nie ma bardziej seksownej rzeczy jak zaufanie, i otwartość, i bliskość. A zrobienie wspólnie testu to to jest jeden z tych elementów. Testowanie jest sexy. To czy powinno być hasło jakiejś kampanii? <noise> Dziękuję Ci bardzo za, mm, za, twój, za twój czas i za, za podzielenie się tą wiedzą. Mam nadzieję, że to będzie pomocne dla niejednej osoby. Mam nadzieję również, że podzielicie się jakimiś swoimi przemyśleniami po tym odcinku. Możecie je zapisywać zarówno w takim specjalnym miejscu w komentarzach pod Spotify, ale również na YouTube. Możecie też pisać maile albo wiadomości na Instagramie. Zachęcam Was również do obserwowania profilu Patrycji Wonatowskiej na, na Instagramie. Pewnie gdzieś tam znajdziecie oznaczenie. No i oczywiście też mojego, bez zawstydu polecam się bardzo serdecznie. No i co? Życzymy Wam chyba oboje bezpiecznego, cudownego seksu. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.